Witaj. Dzisiaj wskażę Ci trzy powody, dla których warto zainteresować się naturalną pielęgnacją skóry. Według Ajurwedy naturalna pielęgnacja skóry jest nieodłączną częścią, nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia. I Ajurweda mówi na ten temat coś, co przypuszczam, że jeśli już jesteś jakiś czas z Ajurwedą, że już słyszałeś czy słyszałeś. Otóż Ajurweda mówi, że nie nakładaj na skórę tego, czego nie wzięłabyś do ust. Odżywiaj skórę składnikami, które znajdziesz w swojej kuchni. Odżywiaj i pielęgnuj swoją skórę w ten sposób. Jakby traktuj skórę jako narząd, który trzeba odżywić odpowiednimi składnikami. Więc jeśli odżywiasz się zdrowo, starasz się odżywiać zdrowo, również staraj się nakładać na skórę odpowiednie zdrowe dla niej składniki. I powód numer jeden, dla którego warto właśnie wdrożyć naturalną pielęgnację skóry, jest taki, że naturalna pielęgnacja skóry dość nam pewne rzeczy upraszcza. Mianowicie przestajesz zawracać sobie głowę kosmetykami w ogóle. Co oznacza, że nie musisz analizować składów kosmetyków, zastanawiać się, czy taki, czy śmaki składnik jest dla twojej skóry zdrowy, odpowiedni, czy to jest jakiś alergen, czy to jest coś chemicznego, co wpłynie źle na moją skórę. Po prostu te dylematy ci odpadają, stosujesz to, co znajdziesz w swojej kuchni. To są produkty spożywcze, które w żaden sposób nie mogą ci zaszkodzić. Powód numer dwa, dla którego warto wdrożyć naturalną pielęgnację skóry, jest taki, że skóra jest tak naprawdę właśnie narządem o wysokim stopniu przenikalności, więc to, co nałożysz na skórę, przenika w jej głąb, a pod skórą są naczynia włosowate, czyli tak zwane kapilary, które są częścią krwiobiegu. Więc to, co przeniknie do skóry, przez skórę w głąb organizmu, dostaje się do naczyń włosowatych, do krwiobiegu tym samym, no i w sekundach potrafi się to rozejść wraz z krwią po całym naszym organizmie, po całym ciele. Teraz jeśli jest to coś toksycznego, no to oczywiście będzie musiała się zająć tym wątroba i to zneutralizować. Wiesz co, no w czasach, kiedy mamy tych toksyn dość sporo z innych źródeł, myślę, że warto ograniczyć nakładanie toksyn również na skórę. I powód numer 3, dla którego warto zainteresować się naturalną pielęgnacją skóry, jest taki, że na skórze, nie wiem czy wiesz, ale podobnie jak w jelitach, mamy mikrobiom, więc na naszej skórze rezydują miliony bakterii, o które trzeba się też zazdroszczyć, bo to jest w jakiś sposób nasza warstwa ochronna. Jeśli będziemy używać nieodpowiednich kosmetyków, jakichś chemicznych, mocnych detergentów, po prostu będziemy tę warstwę ochronną niszczyć, a tego nie chcemy. Ciekawa jestem Twoich doświadczeń z naturalną pielęgnacją skóry. Podkreślam, że naturalna w ujęciu Ajurwedy to jest pielęgnacja bez kosmetyków. Bez względu na to, czy to są kosmetyki naturalne, czy nienaturalne. Po prostu ograniczamy ilość kosmetyków po to, żeby nie mieć różnych dylematów. Opieramy się na produktach spożywczych. I na pewno w kolejnych naszych spotkaniach będę Ci przybliżać to, w jaki sposób możesz to robić, co możesz wykorzystać dla swojej skóry, żeby ona odwdzięczała się zdrowym i ładnym wyglądem.